Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w kolejnym Player Predictions i wkraczamy w zespoły, które zaczniecie mi wyzywać coraz bardziej w komentarzach i coraz więcej łapek w dół będzie. Dzisiaj przed nami na tapecie Real Madryt, zespół, którego meczów najwięcej obejrzałem w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie również udało mi się być na ich meczu, więc hej, mogłem zobaczyć to na żywo, jak to wygląda. Także przedstawię wam pięciu graczy z Realu Madryt. No i zaczynamy od gwiazdy Realu Madryt, Cristiano Ronaldo. Jeżeli chodzi o Cristiano, ciężko naprawdę jest dać im overall większy, mniejszy i Messiemu i Ronaldo. Ciężko jest cokolwiek pozmieniać w nich i wydaje mi się, że oboje powinni mieć 93, żeby były miejsce na tej informy i karty specjalne, bo jak widzieliście w tej FIFA, no było ich aż za dużo i niektóre karty się po prostu powtarzały. Dobra. Jeżeli chodzi o Ronaldo, pace'a mu nie zmieniałem, nie zmieniałem mu overalla, bo tak jak mówię, Messi i Ronaldo dla mnie powinni mieć 93 albo 92 i wtedy wszystkich ściągnąć, całą resztę zawodników świata ściągnąć w dół, żeby po prostu od tego 93-92 się zaczynały najlepsze karty na świecie. No i dobra, jeżeli chodzi o pace'a, nie zmieniałem mu, odjąłem mu 2, jeżeli chodzi o strzelanie, bo za rzuty wolne, no wykończenie oczywiście tak, wszystko pięknie, ale rzuty wolne też się wliczają do strzelania, moim zdaniem no może nie jest z roku na rok to rozgoruje, ale nie jest tak jak kiedyś, jeżeli chodzi o te wolne, dlatego postanowiłem minus 2 dać mu, jeżeli chodzi o rzuty wolne. Podania nie zmieniałem mu, dribbling dodałem plus 1, defensywy 2 i fizyki 1. Skilli mu nie zmieniałem, chociaż jest sporo głosów, że Ronaldo powinien mieć 5 gwiazdek słabszej nogi, ale no niestety raczej jej tego nie zrobi. No i dajcie znać, co sądzicie, co wy byście zmienili, bo na pewno macie całkiem inną wizję na to niż ja. Kolejną kartą jest ulubieniec wielu kobiet i jeden z najbardziej wesołych piłkarzy, Marcelo, któremu dałem plus 1 overall, plus 2 pace'a, plus 6 strzałów przed sezonem. No, strzela te bramki. Jako lewy obrońca jest agresywny. Do przodu leci max. Podań mu nie zmieniałem, bo ma na dobrym poziomie dribbling, plus 1 defensywy i fizyki mu nie zmieniałem, natomiast dodałem mu jedną gwiazdkę sztuczek. Powinien mieć 4 Marcelo i mam nadzieję, że w końcu w tej FIFA zostanie doceniony za to, co robi na boisku, a na boisku wykonuje te sztuczki, więc myślę, że 4 gwiazdki mu się należą. Co sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Kolejny zawodnik to Gareth Bale, który no nie dość, że na Euro zagrał dobrze, to jeszcze miał porządny sezon w Realu Madryt. No i za to dostał ode mnie plus 2 overalla. Pace'a nie zmieniałem, bo ma wystarczająco wysoki. Strzelanie plus 4, podania 1, dribbling plus 1, defensywy i fizyki mu nie zmieniałem, tak jak gwiazdek sztuczek i słabszej nogi. Moim zdaniem, no troszkę tak 89-88, moim zdaniem overall powinien splusować, jeżeli chodzi o Bale'a. Także no, mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w górę też. Dobra, kolejny zawodnik. A czwartym zawodnikiem jest Karim Benzema, któremu dodałem jeden overall, dodałem jeden pace'a, tak samo jak dribbling też jeden. Nie zmieniałem mu podań, które ma na wysokim poziomie, strzelanie plus 2, defensywa 3 i fizyka plus 2. No i Karim Benzema, no nie było go na Euro, szkoda, że ten konflikt tam jest we Francji, ale mimo wszystko sezon w Realu miał bardzo dobry, no i dzięki temu dostał plus 1 overalla ode mnie, no i na plusie też sporo statystyk. Dajcie znać, czy zgadzacie się ze mną. A ostatnim zawodnikiem przygotowanym dla was jest przeze mnie Keylor Navas, który dostał ode mnie overalla plus 3, rzucanie się, czyli diving plus 2, łapanie plus 4, wykopy 1, refleks 2, bo ma spory refleks. Speeda nie zmieniałem, prędkości jakoś nie zmieniam, nie lubię zmieniać prędkości bramkarzom, bo nie wiem, od czego to zależy. I ustawianie się, czyli positioning plus 1. I tak też widzę kartę Keylora Navasa w kolejnej FIFA. Gdyby był troszeczkę wyższy, byłby perfekcyjny do gry w FIFA, ale na prawdziwym boisku radzi sobie naprawdę dobrze. No i dzięki temu ma plus 3 ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, już chyba czwarty raz to mówię, dajcie znać w komentarzach. No i wiem, że chcecie Barcelonę, ale za tydzień będzie Leicester. 4 piłkarzy Leicester, 1 piłkarz Chelsea. Zgadnijcie, jaki to piłkarz Chelsea będzie, jeżeli 4 mamy z Leicester. To było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, cześć!